My tak sobie skaczemy po tematach dzisiaj i widzi pani, że czego się tylko dotkniemy, to widać, że jedyną receptą jest zmiana rządu. No po prostu trzeba przerwać ten ciąg, w którym partia zajmuje się sobą, partia rządząca, na normalne reguły i wprowadzić w Polsce normalne reguły gry. Znaczy, żeby kompetentni ludzie na przykład kierowali koleją, jak Karnowski. Mhm. Żeby kompetentni ludzie, którzy nie mieszają się w politykę, tylko rozumieją, jakie systemy bezpieczeństwa trzeba wprowadzić w transporcie publicznym, byli za to odpowiedzialni. Co ja mogę więcej powiedzieć? Przecież jak oni zmienią jednego ministra na drugiego, to i tak wiele nie będzie. Oni po prostu z Nowogrodzkiej kierują rzeczywistością w kraju i że jako... Bo konsekwencje tego są bardzo poważne, bo to znaczy, i mówię to do tych, którzy nas teraz oglądają, którzy nas potem będą jeszcze oglądać, odtwarzając ten program, że jeśli nie głosujesz na PiS, to nie możesz czuć się pewnie tutaj jako obywatel. I to jest problem, że od tego zaczynaliśmy naszą dzisiejszą rozmowę, że musi być tak, że te wybory przywrócą reguły gry, w którym niekoniecznie popierasz rząd, ale czujesz się, że jesteś obywatelem, że możesz liczyć na instytucje państwowe, że niezależnie od tego, na kogo głosowałaś, możesz dostać normalną opiekę zdrowotną i tak dalej, i tak dalej, i w każdej dziedzinie. Państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej, Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej i kandydat z list Koalicji Obywatelskiej w nadchodzących wyborach. Dzień dobry. Dzień dobry. Jarosław Kaczyński powiedział, że Polska jest coraz bogatsza, coraz piękniejsza i coraz bardziej zasobna. A taka dyktatura, bo precz z kaczorem dyktatorem, tam część wyborców krzyczała podczas tego wystąpienia, to jest no, w sumie taka dyktatura jest okej. Czy jakakolwiek dyktatura może być okej? Nie, dyktatura nie jest okej. Jarosław Kaczyński wprowadził w Polsce, zresztą sam to przyznaje, wprowadził system autorytarny de facto. Już dzisiaj mamy do czynienia, jeżeli chodzi o media rządowe, jeżeli chodzi o system sprawiedliwości, jeśli chodzi o prowadzenie wyborów, to są już typowe cechy systemu autorytarnego. Mamy do czynienia z początkami dyktatury i jedynym celem, albo pierwszym, najważniejszym celem teraz jest przerwać ten ciąg wydarzeń. Do dyktatury, tak? Czy do czego? To nigdy nie jest tak, że jest z dnia na dzień. To się rozwija. Mhm. Można to jeszcze przerwać. I w tych wyborach chodzi o to, żeby przerwać to teraz. Teraz, to znaczy 15 października. Co konkretnie przerwać? Przerwać budowanie państwa autorytarnego, w którym jedni zyskują, którzy są związani z partią rządową. I przed chwilą państwo o tym mówili. Kolejne afery pokazywane przez posłów Szczerbę i Jońskiego pokazują, że jaka jest istota systemu. Istota systemu dzisiaj jest taka, że ci, którzy są z partią, są z rządem, dostają pieniądze, dostają możliwości. Ci, którzy nie, mogą liczyć co najwyżej na pietruszkę. Inny przykład. Przyglądam się, tak się chwalą, premier akurat, Morawiecki, pojechał do Niebylca na Podkarpaciu. Ja tam teraz kandyduję, to jest taki mój powrót do stron rodzinnych, do miasta i miast, miejscowości, z którymi byłem związany od dziecka. No, więc szybko przejrzałem statystykę. Co się okazuje? Podkarpacie jest dzisiaj regionem o znacznie wyższym bezrobociu niż średnia w strefie euro. Oni przez tydzień opowiadają, jakie było bezrobocie 15 lat temu. Równa się bezrobocie. I teraz się nagle, wchodzimy w statystyki, patrzymy, co się dzieje w regionie, w którym mówią ludziom, że najbardziej o niego dbają. I mamy najwyższe bezrobocie w Polsce, to jest jasne, ale też wyższe niż w strefie euro. Jeśli by tam, co żeście tam zrobili? Co żeście zrobili, żeby w regionie, który powinien się super rozwijać, ma teraz ekstra szansę? No ale miałby szansę, gdyby były pieniądze z KPO na przykład, no ale pieniędzy miałby z KPO szansę, nie gdyby ma. Były pieniądze z KPO. Miałby szansę, gdyby rząd dbał na przykład o przemysł zbrojeniowy. Ale z drugiej strony na Podkarpaciu PiS ma największe poparcie, panie pośle, doskonale pan o tym wie. Więc moja misja jest mówić o tym. Mówić o tym, że to bezrobocie jest wynikiem zaniedbania tej władzy. Że to, że się uwłaszczyły jakieś grupki, jak pod koniec komuny, to nie znaczy, że wszystkim w Polsce jest tak samo. No to co, mieszkańcy Podkarpacia nie wiedzą, jaki jest tam poziom bezrobocia? Nie czują się zaniedbani, jak pan twierdzi? No powtarzam, to jest bastion Prawa i Sprawiedliwości. My nie rozmawiamy. Więc może oni wcale nie czują się tak źle z tym, co się dzieje. Z bastionem bym uważał, zobaczymy w najbliższych wyborach, a to bym uważał. Natomiast dzisiaj nie jest problem w tym, że ktoś, że tam nie ma nic. Ja nie będę takich rzeczy ludziom mówił. Ja powiem co innego. Zagrajmy na miarę aspiracji. To są ludzie, którzy przyjęli miliony uchodźców w ubiegłym roku. To dotyczy właściwie całego polskiego społeczeństwa. Dzisiaj się decydują kierunki rozwoju całej Europy, bo wojna to jest taki moment takiego nowego otwarcia, można powiedzieć. W tym nieszczęściu jest też ten element nowego otwarcia. Ja się pytam, gdzie są aspiracje Polaków? Czy Kaczyński na tym wiecu odpowiada na aspiracje Polaków? Twierdzi, że Polska jest coraz bogatsza, coraz piękniejsza i bardziej zasobna. I ja na to odpowiadam danymi. I mówię, że może być dużo lepiej.
I o to, jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne, jeżeli chodzi o kwestie społeczne, to o to idzie ten spór. I pokazuje, ile żeśmy stracili, nie przyjmując środków, które przeznaczyła dla Polski Unia Europejska, jako jedyne duże państwo. To znaczy, że jeżeli chwileczkę się zastanowimy nad tymi danymi, no to znaczy, że Hiszpania dostała, Włochy dostały, bogate wielkie państwa, a polski rząd zdecydował, to że my nie. 500 milionów złotych dla każdego regionu tak naprawdę, o tym wczoraj Tusk mówił. Tak mniej więcej, gdyby to podzielić, to... Ale przecież to nie chodzi o gotówkę, to trzeba jeszcze pomnożyć, bo to są możliwości rozwoju. Mhm. No, prezes Jarosław Kaczyński nie zająknął się także o deficycie największym w historii i zaciągnięciu pożyczek i zadłużeniu państwa i ogromnych kosztach obsługi tego długu. O tym też ani słowa. Nie zająknął się o wielu zmarnowanych szansach, nie zająknął się o tym, bo jeszcze o tym nie powiedzieliśmy, że w związku z tym, że rząd polski jest w wiecznym konflikcie z instytucjami międzynarodowymi, no to my tracimy różne też takie rzeczy ważne lokalnie. No, znowu wrócę do tego, w czym teraz siedzę. Mielec. Była możliwość, żeby produkować jakieś elementy do F-35. Zmarnowana szansa. Nie są w stanie tego zrobić. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. 15 października. Pełna mobilizacja, a wcześniej poważna dyskusja o aspiracjach Polaków i o tym, że nie chcemy żyć w autorytarnym państwie. Po prostu. Panie pośle, czy pan uważa, że decyzja Jarosława Kaczyńskiego o tym, żeby po raz pierwszy od 30 lat nie startować z Warszawy, tylko wystartować prawdopodobnie ze Świętokrzyskiego, to jest polityczne tchórzostwo, czy to jest raczej dobra polityczna strategia? On się boi tej osobistej rywalizacji z Donaldem Tuskiem, to jest jasne. I pierwszy raz chyba od 1989 roku wyjeżdża z Warszawy na wybory. To jest poza wszelką dyskusją. No dobrze, ale ten argument mówiący o tym, że... No wie pan przecież, jak to wygląda. Jak wygląda przełożenie liczby głosów na mandaty z Warszawy, a na przykład liczby głosów na mandaty w Świętokrzyskiem. Znaczy te głosy nie są równe w naszej ordynacji i systemie wyborczym. I dzięki temu, że Jarosław Kaczyński wystartuje stamtąd, może uszczknąć więcej jeszcze mandatów niż dotychczas. Więc oni tam dostaną i tak swoje głosy, ale ja nie wiem, czy znowu taką kluczową historią w tych wyborach jest, gdzie startuje Jarosław Kaczyński. Żebyśmy też wśród tych spraw, które są gorące, nie? Które bolą, czyli drożyzna, inflacja, to naprawdę jest. Ja wiem, że my to codziennie powtarzamy, ale gdybym tego nie powtarzał, to miałbym wyrzuty sumienia i przyszedłem sobie, porozmawiałem z panią, gdzie Jarosław Kaczyński wystartuje. Gdzie nie wystartuje, wszędzie dostanie swój mandat. Ale tak jak podkreślił Donald Tusk, to jest jednak człowiek, który rządzi tym krajem niepodzielnie od niemal 8 lat i wiele nam to także mówi o pewnym sposobie uprawiania przez niego polityki. To nie jest zwykły szeregowy poseł i nasze ploteczki polityczne przy stole i kawie, tylko są to bardzo ważne ruchy najważniejszego politycznie człowieka w tym kraju w tej chwili, no. Więc... Ale nie wiem, co tu można jeszcze dodać. No, po prostu boi się tej konfrontacji w Warszawie, szuka jakiegoś takiego bezpiecznego okręgu do głosowania, gdzie liczy na to, że tak czy owak mają większość. A jak pan przyjął tę wiadomość o tym, że z ostatniego miejsca w Świętokrzyskim Donald Tusk wystawia byłego wicepremiera w rządzie PiS, Romana Giertycha? Może idzie konsolidacja po naszej stronie. To jest konsekwencja pewnego myślenia. Jeżeli przyjmujemy, że w tych wyborach istotą jest przywrócenie zasad i zatrzymanie budowy autorytarnego państwa, no to się jednoczymy i idziemy pod jedną flagą i to ma głęboki sens. A nie boi się pan, że ci bardziej liberalni wyborcy nie są w stanie zaakceptować Giertycha na listach Koalicji Obywatelskiej ze względu na jego przeszłość? Już nie będę teraz wymieniać, bo wszyscy pamiętamy sprzeciw wobec wejścia do Unii Europejskiej, kwestie lektur, wykreślanie Gombrowicza, no i tam szereg rozmaitych rzeczy. Czy to nie zaważy na tym, że część wyborców po prostu się od koalicji odwróci i pójdzie do lewicy na przykład? To jest konsekwencja pewnego tej konsolidacji. Tej konsolidacji. Jeżeli uważamy, że gra toczy się o same zasady już w Polsce, że zostały naruszone fundamenty systemu demokratycznego, no to tym, którzy mają z tym kłopot, po prostu prosiłbym ich, żeby to spróbowali zrozumieć. Czyli to jest tak, jak mówi Tusk, Polska kontra PiS po prostu, tak? O to chodzi. Trzeba do tego poważnie podejść i trzeba po prostu skonsolidować wszystkich, którzy są za tym, żeby w Polsce były normalne reguły gry. I w tym sensie to jest interes państwa przeciwko interesowi partii rządzącej. Czyli pan tę decyzję nazwie dobrą? To jest decyzja słuszna, dobra na ten czas. Ona jest sygnałem do różnych kolejnych grup wyborców, że idziemy razem. Mhm. Jaką wartością dodaną będzie Roman Giertych na listach Koalicji Obywatelskiej? To już powiedzieliśmy sobie. No, nie, no jeszcze można nie. Jeszcze... No tak, dlatego że
Tu nie, no na razie wspomnieliśmy tylko o konsolidacji, ja pytam o konkrety. Istotą jest polityka. Istotą jest także jego osobiste zaangażowanie polityczne w ostatnich latach po stronie opozycji. Myślę, że dla każdego, kto śledzi scenę polityczną, to jest wszystko... To nie jest jakieś znowu też takie zaskoczenie. Przecież dyskusja toczyła się długo o tym, żeby Roman Giertych wystartował. No ale został zablokowany przez Lewicę, jeżeli chodzi o pakt senacki. No, była taka możliwość, żeby znalazł się na listach Koalicji Obywatelskiej. I tak będzie. No dobrze, to jeszcze raz zapytam o tę wartość dodaną. Czego pan oczekuje od Giertycha w tej kampanii? Bo wczoraj Donald Tusk bardzo długo mówił o tym, że być może uda się rozliczyć Jarosława Kaczyńskiego jeszcze przed 15 października. Czyli rozumiem, że w takiej roli trochę prokuratora politycznego będzie występował w tej kampanii także. Wszyscy będziemy występować. Zresztą czytałem dzisiaj wywiad z nim. Po prostu prowadzę z normalną, poważną kampanię. Ważne elementy tej kampanii to są kwestie prawne, kwestie rozliczeń. Mówimy rozliczeń. Ja bym powiedział kwestie sprawiedliwości. Kwestii sprawiedliwości po tych 8 latach. I tym zajmie się Roman Giertych w tej kampanii? Nie rozmawiałem z Romanem, nie chcę za niego mówić, więc trzeba chyba jego zaprosić, posłuchać jego programu, ale tak jak widzę to z zewnątrz, to są moje pierwsze skojarzenia. Panie pośle, do szeregu rozmaitych przedziwnych i dość niepokojących incydentów doszło w ciągu ostatnich 3 dni na polskiej kolei. Wiemy, że z piątku na sobotę w sposób nieuprawniony wydano ten sygnał stop. Wiemy, że w jednym z pociągów usłyszeliśmy hymn Federacji Rosyjskiej, usłyszeliśmy przemówienie Władimira Putina. Na razie domniemania są takie, że to rosyjscy hakerzy stoją za całą sprawą. Od ministerstwa, od służb, od przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć niczego w tej kwestii, oprócz tego, że sprawa jest wyjaśniana. Nawet nie wiem, czy wszystko jest w tej sprawie powiedziane. Ja miałem dziwną... Czy pan uważa, że to jest jakieś prowokacje rosyjskie? Jaką pan ma teorię w tej sprawie? To nie chodzi o to, żebyśmy sobie wymyślali teorię. Chodzi o to, żeby osoby, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo, bo jeżeli dzisiaj coś ludzie mają w głowach, to mają w głowach oprócz tych kwestii ekonomicznych... Tym bardziej, że PiS zapowiada bezpieczną przyszłość Polaków. Bezpieczeństwo. Znaczy, to ja bym chciał zapytać obywateli, czy wy się czujecie bezpiecznie w takiej sytuacji, kiedy wiecie o tych wstrzymaniach pociągów, chyba 3 czy 4 już w tej chwili incydenty, ale może więcej, bo przykładowo ja jechałem w piątek, musiałem pokonać odcinek Wrocław-Kraków, po południu praktycznie nie było żadnego pociągu, bo pojechałem w końcu PKS-em, bo akurat żaden z biletów pociągowych nie zadziałał, w tym sensie, że nie przyjechał żaden pociąg, więc nie wiem, czy tego nie było więcej. I nie wiem, czy właściwie jestem pewien, że dzisiaj jest czas na to, żeby sobie trochę więcej powiedzieć o bezpieczeństwie na kolei. No to właśnie bo to dlatego są sygnały, ten temat zaczęłam. Bo to są sygnały, które powinny niepokoić. Podobnie jak sygnał dotyczący legionelli, czyli bakterii, które mogą spowodować poważne kłopoty zdrowotne u wielu obywateli. Zaczęło się w Rzeszowie. Dzisiaj już mamy sygnały z kolejnych 2 województw w ostatnich dniach. Oświadczenie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że wchodzą i prowadzą kontrolę, czyli już pojawia się pewien niepokój, że sprawa ma też pewne aspekty, jak gdyby ktoś to aranżował specjalnie, czyli tych elementów. I myśmy o tym akurat tutaj u pani w studiu na poważnie rozmawiali kilka razy. Dzisiaj bezpieczeństwo to znaczy, że ludzie mają czuć się bezpiecznie, że nie wleci na teren Polski zabłąkana rakieta. I na to odpowiedź nie ma na to dzisiaj dobrej odpowiedzi dla obywateli. Obywatele nie czują się bezpiecznie. Dzisiaj bezpieczeństwo to jest także bezpieczeństwo zdrowotne i bezpieczeństwo transportowe. Ja nie jestem od tego, żeby straszyć, ale potrafiłbym mieć więcej incydentów, gdzie powstało wrażenie, że jeżeli chodzi o transport publiczny, pojawiły się elementy zagrożenia. I to jest pytanie poważne do przedstawicieli obozu rządzącego. Czy wy zapewniacie to bezpieczeństwo, czy nie? Czy można wam zaufać, czy nie? I nie chodzi tylko o tę rakietę, którą przypadkowo znalazła jedna z rakieta, turystek. Białoruski balonik, zgubiony zapalnik. No właśnie, bo moglibyśmy to wymienić. Tak, nie? Tak. Tylko to naszą rolą też nie jest straszyć. Naszą rolą jest zbudować u obywateli pewność, że standard bezpieczeństwa podwyższy się po 15 października. Ale widzimy, co się dzieje. Dobrze, to te dwie ostatnie sprawy, bo ja tutaj pańską wiedzę też chciałam wykorzystać. Ten paraliż na kolei i ta legionella, to pana zdaniem może być prowokacja ze strony rosyjskich służb? Każdy z tych elementów, który dotyczy szczególnie sytuacji wewnętrznej w Polsce, może być wykorzystywany przez wroga. Bo ja myślę, że nie ma dzisiaj wątpliwości, że Rosję trzeba traktować jako państwo wrogie wobec Polski. A kampania wyborcza... Czyli możemy to traktować jako możliwość prowokacji ze strony Rosji? Każda z takich sytuacji powinna być brana pod, powinna być pod tym kątem oglądana.
No dobrze, tylko teraz rozwijmy dalej. Czy pan jako obywatel czuje się zaopiekowany w cudzysłowie i bezpieczny pod tym kątem właśnie? Bo w tej chwili ja już słyszę, że ludzie na przykład nie będą chcieli pić wody z kranu, mimo że do tej pory można i warto było to robić, bo skład tej wody był świetny, chociażby w Warszawie. No teraz pytanie, jak to się wszystko będzie rozwijało? Czy to ktoś celowo zatruwa? No co się dzieje mamy po prostu? Temat, my znowu nie mamy informacji jako obywatele. Mamy temat tych instalacji właśnie komunalnych, woda, ale przecież to może być też inne jeszcze sieci, które mogą stanowić źródło zagrożenia. Mamy temat transportu, mamy temat bezpieczeństwa granicy. Dużo się tego nagromadziło. I jeżeli PiS proponuje rozmowę o bezpieczeństwie w tej kampanii wyborczej, to my ją podejmiemy i będziemy poważnie rozmawiali z nimi o bezpieczeństwie. Jakub Karnowski, były szef PKP, twierdzi, że minister Adamczyk natychmiast powinien zostać zdymisjonowany w związku z tym, co dzieje się na kolei, ponieważ chodzi o program, a właściwie system bezpieczeństwa GSMR, który miał być wprowadzony w Polsce już od 2017 roku. Jego wdrażanie miało być zakończone w tym roku. Przeznaczono na to, żebym się nie pomyliła, 3 miliardy złotych. I Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że w minimalnym nawet stopniu ten system nie został wdrożony, mimo że 6 lat temu powinno się to już rozpocząć. Karnowski jest bardzo dobrym ekspertem. Myślę, że trudno znaleźć lepszego eksperta od spraw transportu publicznego, w tym szczególnie kolei. I to nie tylko w kontekście polskim, także w kontekście europejskim. Także jeśli on tak mówi i jeżeli tak faktycznie jest, to jest poważny powód do dymisji ministra Adamczyka. Pytanie, co z tymi 3 miliardami, które na ten projekt zostały przeznaczone, a projektu nie ma? Nie tylko z tymi, bo i z tymi, które poszły na szpital we Wrocławiu, szpitala nie ma i tak dalej. Istotą tej władzy jest to przepompowywanie pieniędzy publicznych do prywatnej kieszeni. No dobrze, tylko teraz pytanie, co z tym można zrobić, dlatego że to niebezpieczeństwo zaczyna być coraz bardziej realne. Wiem, że to głupio zabrzmi, może dla kogoś, ale zmienić ten rząd. No bo my tak sobie skaczemy po tematach dzisiaj i widzi pani, że czego się tylko dotkniemy, to widać, że jedyną receptą jest zmiana rządu. No po prostu trzeba przerwać ten ciąg, w którym partia zajmuje się sobą, partia rządząca, na normalne reguły i wprowadzić w Polsce normalne reguły gry. Znaczy, żeby kompetentni ludzie na przykład kierowali koleją, jak Karnowski. Żeby kompetentni ludzie, którzy nie mieszają się w politykę, tylko rozumieją, jakie systemy bezpieczeństwa trzeba wprowadzić w transporcie publicznym, byli za to odpowiedzialni. Co ja mogę więcej powiedzieć? Przecież jak oni zmienią jednego ministra na drugiego, to i tak wiele nie będzie. No, pana Niedzielskiego zmieniono, ale na przykład pan Wąsik w dalszym ciągu jest na stanowisku wiceministra spraw wewnętrznych i administracji. Mimo że tydzień już minął od tej sytuacji z Black Hawkiem, wiemy, że to pan Wąsik, bo sam się do tego przyznał, tego Black Hawka sprowadził. Efekt jest taki, że z naszych podatków ponad 3 miliony złotych pójdą na naprawę. I efekt jest taki, że z 2 dostępnych policji Black Hawków jeden jest wyłączony, bo nie wiadomo, musiał kiedy wziąć wróci. Udział w pikniku tak, politycznym. Nie wiadomo, kiedy wróci i... No dobrze, ale panie proszę, i teraz naprawdę chciałam, żebyśmy zupełnie serio na ten temat porozmawiali. Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu, ja nie wiem, czy państwo słyszeli tę wypowiedź, ja na wszelki wypadek ją przypomnę, który stwierdził, że to jest kampania wyborcza także rządu, a służby państwowe są odpowiedzialne za to, jaki rząd ma wizerunek. Służby państwowe są odpowiedzialne za to, jaki rząd ma wizerunek, stwierdził pan Terlecki. Czyli, że jedna partia chce mieć całe państwo. Czyli, że chcą nam ukraść państwo. I on oficjalnie to mówi. Chyba powiedział, że po prostu służby są wykorzystywane do kampanii, bo taka jest ich rola. I Terlecki oficjalnie mówi, że państwo należy do partii. To jest, a ja od dawna mówię, że to jest sytuacja jak w 1989 roku i wypowiedź marszałka Terleckiego najlepiej o tym świadczy. Że on już właściwie jest, ponieważ on ma takie, jemu tak się czasem szczerość ulewa, no to się mu ulała. I powiedział, że partia kieruje państwem i że instytucje państwa nie mają tu nic do powiedzenia. Albo raczej, że państwo to partia, albo partia to państwo. No, że oni po prostu z Nowogrodzkiej kierują rzeczywistością w kraju i że jako... Bo konsekwencje tego są bardzo poważne, bo to znaczy, i mówię to do tych, którzy nas teraz oglądają, którzy nas potem będą jeszcze oglądać, odtwarzając ten program, że jeśli nie głosujesz na PiS, to nie możesz czuć się pewnie tutaj jako obywatel. I to jest problem, że... Od tego zaczynaliśmy naszą dzisiejszą rozmowę, że musi być tak, że te wybory przywrócą reguły gry, w którym niekoniecznie popierasz rząd, ale czujesz się, że jesteś obywatelem, że możesz liczyć na instytucje państwowe, że niezależnie od tego, na kogo głosowałeś, możesz dostać normalną opiekę zdrowotną i tak dalej, i tak dalej, i w każdej dziedzinie.
Tymczasem kolejna informacja, tym razem płynąca, panie pośle, nie wiem, czy pan o tym słyszał, z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością, a dokładnie z dzieci z zespołem Downa, owi rodzice twierdzą, że ministerstwo wykreśla z list chorób genetycznych zespół Downa swoją i to ma konsekwencje decyzją. Finansowe. O takiej możliwości właśnie mówią rodzice i twierdzą, że to jest kwestia taka, że to byłby po prostu automatycznie brak możliwości starania się o tak zwane bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności, czyli tak jakby, przepraszam, że tak wprost o tym powiem, ale dziecko się kładło z zespołem Downa, a budziło się zdrowe i musiało iść po raz kolejny walczyć o orzeczenia, a właściwie rodzice. Pan Wdówik, wiceminister, powiedział, że to jest nieprawda, że jeszcze decyzja nie zapadła, że prace trwają i że takie informacji to jest brzydkie pomawianie. Trzeba tę informację sprawdzić, a ich decyzję zablokować. Dzisiaj, zaraz po naszym programie, napiszę w tej sprawie interpelację i zachęcę też innych posłów, żeby w tej sprawie działali. Jest też taki rys tych rządów, że faktycznie dość często chcą oszczędzać na najsłabszych. Bo to nie, bo proszę sobie przypomnieć, tego wszystkiego jest tyle przy rządach pisowskich, że nie pamiętamy czasem tak od razu, ale przecież to się zaczęło od protestów rodziców niepełnosprawnych w Sejmie. Przypomnijmy sobie, jak oni byli traktowani. Ta władza, która przedstawia się jako taka bliska ludzi, za każdym razem, jak może sobie gdzieś przeoszczędzić albo użyć, to wybiera tych najsłabszych. I tutaj znowu jest ten element, nie? Oni chcą kosztem najsłabszych zaoszczędzić coś, bo przecież chodzi o pieniądze. No dobrze, że w porę sprawa wyszła, to może w związku z tym, że kampania wyborcza, uda się rzeczywiście to jakoś zablokować. Panie pośle, to jeszcze na koniec chciałam pana zapytać, czy pan uważa, że te nadchodzące wybory będą wypełniać te kryteria i zasadę tajności? Pytam w kontekście referendum, rzecz jasna. Ja rozumiem, że o to pani pyta. Nie będą. Tam jest luka prawna, to jest oczywiste. Tylko mamy do czynienia z taką sytuacją. Ktoś, kto kiedyś wymyślał referendum, nie przyszło mu do głowy, że referendum będzie używane do zabawy politycznej, bo dla mnie cała ta chucpa z referendum to jest zabawa polityczna i niszczenie instytucji, bo kiedyś będziemy potrzebowali, może za rok, może za dwa, zapytać o coś poważnie obywateli, czyli zadać pytanie, na które obywatele będą mogli odpowiedzieć tak lub nie i w wyniku tego coś się stanie albo nie stanie i nikt nie będzie temu ufał. Przecież żadne z tych pytań w referendum nie jest nawet sformułowane w taki sposób, żeby można było na nie precyzyjnie odpowiedzieć. To jest w ogóle jeszcze inna sprawa, natomiast chodzi o to, że... W związku z tym część obywateli mówi, my nie chcemy w tym brać udziału. No część właśnie. Obywateli rozumie, że ktoś sobie z nich kpi. No ale z drugiej strony, ale jeżeli oni jest mówią, taki nie wykaz... biorę karty, to znaczy, że było, że będzie zapisane, że ktoś kwestionował politykę rządu. I obawia się pan, panie pośle, po prostu, że to wpłynie absolutnie demobilizująco na ludzi, że oni po prostu nie będą chcieli iść do tych wyborów, bo będą czuli, że przez to mogą zostać politycznie zaszczuci, czy w swoich firmach, czy w urzędach, instytucjach. Szereg, nie. Szczególnie w mniejszych ośrodkach, to jest ogromny problem. To jest źle, że tak poszło. I na pewno trzeba zmienić tę ustawę. Ale nikt jej nie chce zmieniać. Przyjdzie czas po wyborach, jak będziemy mieli większość. No dobrze, ale my mówimy o 15 października, teraz, panie pośle. Teraz trzeba po prostu podejść do tego tak. Po pierwsze, ludzie rozumieją to zjawisko. Po drugie, nie widać, żeby to wariowanie rządu i władzy na punkcie absurdalnego referendum wpływało na preferencje wyborcze. I moim zdaniem nie wpłynie. Na preferencje nie, ja pytam o frekwencję. Trzeba się skupić na wyborach. I na ile można, jeżeli ktoś się obawia, niech i tak idzie na wybory. Wybory są kluczowe. Z tego referendum tak naprawdę nic nie będzie wynikało. No to co pan sugeruje wyborcom Koalicji Obywatelskiej? Idźcie i co? Zagłosujcie w wyborach, a co z referendum? Nie bierzcie karty, bierzcie kartę. Ale nie zawsze trzeba komuś dać dokładną instrukcję. Najlepsze ja rozwiązanie. Najlepsze, na dobrze, to co pan zrobi? Najlepsze rozwiązanie jest nie wziąć karty. Ja wiadomo, co zrobię, bo ja nie. No tak, jestem tylko że pan posłem, to... tak, nie wziąć karty. Jeżeli ktoś ma taką sytuację, że się czegoś obawia i tak dalej, to najważniejsze jest, żeby poszedł na wybory. A jak postąpi z referendum, niech sobie wybierze opcję taką, żeby się czuł bezpiecznie. Bo oczywiście ten system nie daje poczucia bezpieczeństwa, szczególnie tym, którzy są w jakiejś drażliwej sytuacji. Na przykład, wie pani, bo to ktoś może pracować na przykład w służbach specjalnych, w wojsku. Jest dużo takich wrażliwych miejsc. Do mnie podchodzą ludzie na ulicy w kampanii wyborczej, których praca jest związana z pracą dla rządu, ale oni nie czują się bezpiecznie, bo wiedzą to, co mówi Terlecki, że rząd to partia. Czyli mówią, wie pan, popieram was, ale nie mogę tego powiedzieć, bo pracuję w takiej i takiej instytucji, albo sugeruje mi, w jakiej pracuje instytucji.
Ja dość często mam takie sytuacje na ulicy, no choćby wczoraj miałem. Więc, ale ci ludzie zawsze wiedzą, co mają zrobić, żeby nie narazić. Czyli ludzie boją się przyznać, że są zwolennikami opozycji dzisiaj? Nie tyle, że boją się przyznać, tylko boją się na przykład tam zadeklarować przy tym referendum, nie? Dlatego, że no są. No właśnie, dlatego pytałam zawodowo o tę tajność, tak, prawda? No bo ona już jest właściwie wykreślona. Dobrze, i na koniec. Nie wiem, czy pan słyszał, ale podobno w tym tygodniu znowu Lex Tusk wraca. Podobno ma być powołana ta komisja ostatecznie. Chyba Jarosław Kaczyński zdecydował, że niedobrze to wyszło. Czyli szaleństwa ciąg dalszy, to im nie pomoże. Oni próbują z tym wrócić, zobaczymy, co będzie w Sejmie, bo to, że oni mówią, to nie znaczy, że oni robią. To też trzeba jeszcze sobie poczekać te parę dni do posiedzenia Sejmu. Mhm. Ale moim zdaniem to nie zmienia już wyniku wyborów i tylko osłabia pozycję Polski na arenie międzynarodowej, ale także osłabia pozycję tego rządu. Dlatego, że tu jest taki mechanizm. Gdyby mnie pani zapytała, czy trzeba badać wpływy rosyjskie, przecież zaczęliśmy na przykład od podejrzeń, że mogło dojść do jakiejś dywersji, nie? To odpowiedział, że tak. Nie mogę odpowiedzieć inaczej, bo zawodowo tym się zajmuję. Znaczy Marcin Kierwiński, ale jak to było ostatnio u mnie, to powiedział, że po prostu powstanie komisja śledcza w tej kwestii. Ale widzę, właśnie, ale widzę, że ktoś robi to w taki sposób, żeby ośmierzyć tę ideę. Bo tu jest ta diabelska przewrotność w tym ich pomyśle na ruską komisję, że oni tak ją robią, żeby ośmieszyć całą ideę badania wpływów rosyjskich. I przyjdzie czas na to, kiedy po wyborach będziemy musieli powiedzieć, sprawdzamy to, bo jednak wpływ rosyjski trzeba badać. Tylko to nie może być instrument do wyzywania przeciwników politycznych. Pałka polityczna. Dokładnie. Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję, panie pośle, za spotkanie. A u państwa tutaj u nas w studiu. Już za chwilę pan dr Mirosław Oczkoś, zapraszam.